Witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Ci, jakie błędy popełniasz, dlaczego nie masz dziewczyny w swoim życiu, albo masz nie takie kobiety, jakie chcesz mieć. I często nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale używacie takich sformułowań w rozmowie z dziewczyną, które wręcz odrzucają kobietę na początku. I mam dzisiaj tutaj konsultację z kursantem, który pokazał mi swoje rozmowy, też nagrane. I oczywiście na tych rozmowach od razu widać, co jest nie tak, co ten chłopak robił nie tak. Przede wszystkim, jak poznawał dziewczynę, pytał się, czy ona ma ochotę w ogóle z nim iść na spacer, czy chce się spotkać, czy jest wyspana, czy nie jest zmęczona po pracy, czy znajdzie dla niego godzinkę, tak? Już samo takie sformułowanie powoduje, że ty nie czujesz się pewny siebie i właściwie oddajesz decyzję o spotkaniu w ręce dziewczyny, która jest jeszcze bardziej zdecydowana jak ty, więc to jest podstawowy błąd, jaki często popełniacie. Nie pytaj się dziewczyny, czy ma dzisiaj dobry humor, żeby się z tobą spotkać, bo to jest po prostu nic innego jak próba znalezienia satysfakcjonującej odpowiedzi u dziewczyny, ale przede wszystkim zbyt bardzo przejmujesz się wtedy, co ona sobie pomyśli, po prostu się przemilasz, no, w dużym skrócie. I to jest to, z czym macie często problem, tak? Podchodzicie do dziewczyny, rozmawiacie z nią, czy ja ci nie przeszkadzam, już taki tekst tak samo osłabia zaangażowanie dziewczyny, czy to jest odpowiedni moment, jesteś w pracy, aha, to ci nie będę przeszkadzał, tak? Zauważyłem, że po takich tekstach naprawdę gaśnie zainteresowanie dziewczyny, one przestają być responsywne i nawet jeśli zrobiłeś dobry pierwszy krok, były jakieś emocje, ona jest zaskoczona, to tego typu teksty sprawią, że kobieta, uwierz mi, może w przeciągu chwili stracić zainteresowanie twoją osobą. Także nie rób tego i zamiast tego staraj się jakoś zabawnie skomentować jej zachowanie. Przykładowo, ale ty masz dzisiaj zachrypnięty głos. Pewnie wczoraj za dużo makaronu jadłaś, tak? Oczywiście, to są takie głupie moje teksty tutaj na poczekaniu wymyślone, ale generalnie to i tak będzie lepsze, tego typu śmieszny tekst od pytania się jej, czy znajdzie dla ciebie czas, no bo łaskawa królewna oczywiście musi otworzyć grafik i sprawdzić, czy w ogóle będzie miała czas się z tobą spotkać. To jest strzelanie sobie w kolano, a bardzo często to robicie. I to jest nawet gorzej niż przymilanie się, tak? To jest nawet gorzej niż słodzenie dziewczynie. Taki tekst często na początku od razu ci wypali znajomość z kobietą i dziewczyna też się nie będzie chciała spotkać, także uważaj na to. I dokładnie to samo się tyczy sytuacji, kiedy poznałeś dziewczynę i pytasz ją na spotkaniu, czy taki facet jak ja miałby u ciebie szansę, próbujesz tak wyżebrać to zainteresowanie, czy spotykałaś się z facetami, którzy są niżsi od ciebie, ona wyczuwa wtedy, że tobie czegoś brakuje. Więc każda taka próba akcentowania tego będzie się kończyła tym, że dziewczyna zmieni zdanie, może nie czuć tego, co ty i po prostu nie będzie zainteresowana twoją osobą. Także tego nie rób. Jak chcesz mieć efekty, naprawdę nie powinieneś pokazywać tych wątpliwości ze swojej strony. Powinieneś zadzwonić do dziewczyny na pewniaka, cześć, co u ciebie, idziemy dzisiaj na spacer. Nie bój się tego mówić wprost, tak? Od razu nawet. Dlatego, że wtedy kobieta momentalnie oceni, że jesteś pewny siebie, a kiedy ty się za to zabierasz w sposób taki enigmatyczny, no to oczywiście ona też wyczuwa, że tobie czegoś brakuje. I to jest bardzo istotne, a w wielu sytuacjach jednak i tak pytacie o to, jak tam humor, to jeszcze można dziewczynę zapytać, ale już po paru takich pytaniach ona właśnie na początku wyczuje, że ty się wstydzisz jej zaproponować spotkanie i to zawsze jest odbierane w sposób taki niezbyt dobry przez kobiety. Także trzeba być swobodnym, trzeba mieć tą swobodę w rozmowie, żeby proponować dziewczynom, bo od tego zależą twoje efekty. I prawda jest taka, że nie powinieneś się martwić o to, czy ona ma czas, czy ona znajdzie dla ciebie chwilę czasu, czy jest chora, czy że się boi pandemii, tak? Powinieneś myśleć za siebie i mieć takie nastawienie, że budujesz w niej takie emocje, że to ona musi sobie znaleźć jakiś powód, żeby się z tobą spotkać. Naprawdę, nie należy szukać motywacji u dziewczyn poprzez przekonywanie jej logicznie, nakłanianie jej, czy tego typu pytania głupie, tak jak mówię, myślisz, że możemy się dzisiaj spotkać, bo przecież dzisiaj jesteś niewyspana. Już samo to pytanie w sobie sugeruje dziewczynie, że ona się po prostu z tobą nie spotka. I teraz jak to przeramować, żeby nie popełniać tych błędów, tylko być dużo bardziej atrakcyjnym w rozmowie. Mówisz na przykład dziewczynie, spotkam się z tobą pod warunkiem, że przyjedziesz po mnie samochodem, tak? Już coś lepszego, bo ona coś tam musi zainwestować. To jest często bardzo dobry tekst, który działa i który się sprawdza. Spotkam się z tobą pod warunkiem, że ubierzesz szpilki. Zobaczymy się wieczorem pod warunkiem, że pomalujesz usta na czerwony kolor. Chętnie z tobą pójdę pod warunkiem, że założysz leginsy, mini, tak? Rajstopy. Pod warunkiem, że użyjesz swoich najlepszych perfum i wtedy już ty coś od dziewczyny wymagasz, tak? Ona coś musi zainwestować. I to jest to nastawienie, które będzie powodować,
że po pierwsze będziesz wyzwaniem, a po drugie ona też coś musi włożyć do tej relacji. To nie jest wszystko na tej zasadzie, że ty się starasz, ty próbujesz, a ona i tak nie jest zainteresowana. Także podejdź do tematu od tej strony. I to, co bym ci też zasugerował, to jest taka wysoka swoboda tej rozmowy. Kiedy dzwonisz, to nie nastawiaj się na efekt, pośmiej się, pożartuj. No musi być widać w tobie życiowy optymizm, to, że jesteś uśmiechnięty, że jesteś nieskrępowany, bo kobieta też to wyczuje pomimo słów, które mówisz, tak? Słowa słowami, ale generalnie jest duża różnica, kiedy ktoś do ciebie mówi wolno, w skrępowany sposób, a kiedy mówisz szybko, w pewny siebie sposób, energicznie. Też to dziewczyny inaczej traktują i mają inne podejście do takiego faceta. I kiedy ona nawet ci odmówi, to bardzo istotny jest czas. Czy ty już zamilkniesz w tym momencie w rozmowie, czy być może od razu jej powiesz i tak się zobaczymy, czy na przykład przyjeżdżam o 15, bo jeśli ona zobaczy, że ty się zastanawiasz po tym, jak ona ci powie, że nie ma dzisiaj czasu, to dla kobiety często to jest znak, że ty się wahasz, że ty się wstydzisz, że jesteś niepewny siebie, jesteś nieśmiały, że nie dasz rady i oczywiście poprzez to nie będziesz miał efektów. Także zawsze zwróć na to uwagę, że jeśli coś mówisz, i ona po prostu daje ci opory, mówi, że nie ma czasu, to jeśli ty zamilkniesz w tym momencie, to dziewczynie pokazuje, że nie dajesz sobie rady z tym, co ona ci powiedziała, że nie jesteś pewny siebie i w wielu właśnie tutaj rozmowach to zainteresowanie dziewczyny spada, ona przestaje być zainteresowana, dlatego musisz wyzbyć się czegoś takiego, jeśli nawet ona ci coś mówi niefajnego, postaraj się to zripostować, szybko jej na to odpowiedzieć, nawet dobrze działa czasami, jak się zaczniesz śmiać, tak? Powiedziała ci, że dzisiaj nie może iść, bo pracuje, a ty mówisz, to nieźle, zaczynasz się śmiać, a ja mam dzisiaj wolne i leżę cały dzień w łóżku. I wtedy też kobiety tak emocjonalnie zaczynają być zazdrosne o to, że ty masz lepszy czas, możesz się wyluzować i oczywiście to się przełoży na to, że kobieta będzie chciała się z tobą spotkać, tak? Kiedy jej też pokazujesz w rozmowie, że ty miło spędzasz czas, u ciebie jest super, a ona musi gdzieś tam w pracy układać towar na półki czy robić inne rzeczy. To jest to, o czym powinieneś pomyśleć, jeśli też chcesz być wyzwaniem dla dziewczyny. I znacznie lepiej jest dziewczynie mówić, że to ty nie masz czasu, niż jak mówisz, proponujesz dziewczynie i ona ci to mówi, czyli znacznie lepiej jest zakończyć nawet tak rozmowę z dziewczyną, wiesz co, no fajnie się z tobą rozmawia, ale i tak się dzisiaj nie spotkamy, bo nie mam czasu, dobra, trzymaj się, pa. I wtedy ona myśli, że to ty ją zlałeś, że ona coś powiedziała nie tak, co się dzieje, dziewczyna pisze, stara się ciebie wypytywać, coś się stało i w tym momencie też jesteś wyzwaniem. Warto to przetestować, bo tego nie robicie, a daje to naprawdę porządne efekty, zwłaszcza jeśli wcześniej byłeś zbyt miły, zbyt bardzo się pytałeś o wszystko dziewczyny, to teraz stosując tą metodę od razu zbierasz punkty i kobieta jest znacznie bardziej zainteresowana. Przetestuj to w praktyce, bo to naprawdę działa. Oczywiście możesz też obejrzeć inne moje filmy, najnowszy materiał, jak być wyzwaniem dla kobiet, zobacz tutaj, chyba w przyszłą środę go tymczasowo zablokuję dostęp, także jeszcze możesz teraz pobrać, wejdź sobie tutaj, zobacz, kurs.uwodzeniewdzień.pl/wyzwanie, mega wartościowa wiedza, która sprawi, że kobiety cię będą same podrywać, zobacz, że to działa i zacznij zmieniać swoje życie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!